Yo! Nieraz pewnie zastanawiałeś się, co ktoś myśli albo jakie ma emocje. Dziś opowiemy o tym, co pozornie jest niewidoczne. Eksperci odmowy ciała mówią, że nogi zdradzą zawsze, co ktoś myśli, bo są umieszczone w ciele najdalej od mózgu. Według mnie to jeden wielki bullshit, jednak nie zmienia to faktu, że po nogach bardzo łatwo rozpoznać intencje rozmówcy. Zauważ kierunek ułożenia stóp. Gdy nie ma pośpiechu, mamy na wszystko czas i chcemy rozmawiać, stopy będą ustawione w kierunku pożądanym, w stronę rozmówcy. Jednak w pośpiechu lub dyskomforcie łatwo zauważyć, że skierowane są w stronę wyjścia lub innego celu. Złączenie nóg w kolanach podczas siedzenia, wtedy gdy kolana się stykają, pokazuje otoczeniu, że nie czujemy się pewnie, staramy się zmniejszyć osobistą przestrzeń i nie wchodzić w żadne konflikty. W poprzednim odcinku mówiłem o wewnętrznej części nadgarstka. Eksponowanie go to również oznaka delikatności. Wśród kobiet pożądana, wśród mężczyzn wręcz odwrotnie. Podczas rozmowy pokazujemy wewnętrzną część dłoni do góry. Okazujemy uległość i dostosowanie do otaczających nas warunków. Zewnętrzna część u góry stawia nas w roli zwierzchnika, osoby decydującej. Stanie w rozkroku, zrobi z nas kowboja. Będziemy bardziej pewni siebie. Mimo, że ta postawa nie wygląda najlepiej, pokazuje dominację otoczenia. Zdarzy się, że w naszym towarzystwie jest osoba lubiąca korzystać z obiektów, na przykład opierając się o nie ręką. O ile w granicach rozsądku wygląda to dobrze, o tyle gdy przesadzi z akcentowaniem, może wyglądać to komicznie i niepoważnie. Dziś krótko, ale mam nadzieję, że wystarczy to, abyś mógł wykorzystać kilka z tych zachowań już niebawem. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia. Piona!